Dzień dobry, panie Tadeuszu. Przepraszam, pan jednak też. Pan też. Też, proszę pana. I uważam, że każdy powinien. Ja przeprowadziłem, proszę pana, obliczenia na koniec roku i z wydatków moich alkoholowych wyszło, że jeszcze pół litra nie kupiłem w tym roku, więc zamieniłem na dwa takie właśnie. Panie Tadeuszu, ale tyle się mówi o tym, żeby nie pić, że szkodzi. Dlaczego? Ale kto pije? A kto mówi, że ktoś pije? Proszę pana, ja kupuję. Proszę, nie mam obowiązku, to mogę wylać, proszę pana, przy tego, że się pić nie da. Chodzi o to, żeby kupić, zapłacić podatek dobrowolny. Panie Tadeuszu, dobrze, ale czy nie może być wreszcie tak, że te święta spędzimy w ogóle bez alkoholu? Dlaczego nie? Trzeba nawet, proszę pana, ja bym nawet radził państwu również. Proszę pana, kupić i niech stoi. To może stać. To 2-3 lata będzie stało, nic się mu nie stanie. Kiedyś, załóżmy, będzie jakaś podwyżka ceny alkoholu i wtedy wypić. Wie pan, jak to przyjemnie jest? Czysty zysk, to ma pan. Tak jak pan nalewa, powiedzmy, paliwo do baku przed podwyżką, a potem pan jeździ po, prawda? To panu tak się jeździ dwa razy szybciej. Zresztą w ogóle ja zakupy robię przeświąteczne, jestem zaszokowany tutaj w tej chwili organizacją handlu. Pan zauważył, że w sklepach praktycznie nic nie ma, prawda? No nie. Przemysłowych, powiedzmy. Aha, na przykład. Przemysłowych tak. Nie ma. Znaczy nie ma dlatego, że nie ma, bo brakuje. Tylko przemysł produkuje dokładnie tyle, ile ludzie kupują. To jest szczyt organizacji, gospodarki planowej. Pan sobie wyobraża, na górze faceci myślą po prostu, że jak to zrobić, żeby co do sztuki wyprodukować. Czy pan widział telewizor kolorowy w sklepie? No, ostatnio? Nie. A no widzi pan? Bo tyle wyprodukowali, ile ludzie kupili. Panie Tadeuszu, no a poza tym, jakie zakupy? Co panu jeszcze zostało do kupienia? Niewiele, proszę pana. Chleb już mam. Kupiłem w ubiegłym roku w zamrażarce. Jest. To właściwie, ja dużych potrzeb nie mam, wie pan. Ale na zewnątrz się przyjemnie chodzi. Nie wiem, czy pan zauważył. Takie girlandy. Tak zachęcają, żeby wyjść ze sklepu.